Trzeci etap 81. Tour de Pologne zabrał kolarzy oraz kibiców w podróż po podjazdach województwa dolnośląskiego. Honorowy start w Starej Kopalni w Wałbrzychu zgromadził wokół linii startu sporą grupę kibiców spragnionych kolarstwa na najwyższym poziomie. Malownicza trasa, która czekała na zawodników, miała kilka naprawdę bardzo trudnych momentów. Już po niespełna 30 kilometrach zawodnicy mieli do pokonania pierwszą górską premię. Słynna przełęcz walimska sprawiła zawodnikom niemałe problemy. Następnie o punkty walczono na lotnej premii w Piszycach. W dalszej kolejności kolarze będą musieli pokonać przełęcz jugowską, górę Świętej Anny oraz kategoryzowany podjazd w Karłowie. Wyjątkowa trudność tego odcinka sprawi zapewne, że zawodnicy przez pewien okres czasu będą tasować się pozycjami. Na tym podjeździe peleton meldować się będzie dwukrotnie. Po długiej wspinaczce, przejechaniu około 150 km, zawodnicy ostatecznie wjadą do Tuszników Zdroju, gdzie podobnie jak przed rokiem będą ścigali się o zwycięstwo na wymagającym podjeździe Jamrozowej Polany. Zeszłorocznej edycji aż trzech Polaków po bardzo emocjonującej spinaczce zaliczyło etap na podium. Zwyciężył Rafał Majka, trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski. Pytanie, czy w tym roku uda się ten sukces powtórzyć? Górskie premie, ponad 3000 metrów przewyższenia, wiele odcinków wąskich, krętych, trudnych do pokonania sprawi, że dla kolarzy będzie ten etap niezwykle wymagający. Podobnie jak w zeszłym roku, także i tym razem nasi zawodnicy starali się dotrzymywać kroku najlepszym. Od samego startu uciekali m.in. Michał Paluta, który reprezentował w tym wyścigu reprezentację Polski, oraz Jan Mas i Nicolas Demarasz. Trójka została jednak odpuszczona na ponad 3 minuty, a w peletonie pracowały zespoły Liptrek i Astana Kazachstan. Paluta wygrał na przełęczy walimskiej, przełęczy jugowskiej oraz na Górze Świętej Anny. Jednak przed dojazdem na górską premię w Karłowie poszła kontra z peletonu, w skład której weszło kilku zawodników. Peleton ruszył w pościg ze stratą minuty, co pozwoliło w dość szybkim tempie dogonić ucieczkę. Do Duszników Zdrój peleton doprowadzony został przez kolarzy trzech teamów M-Team Emirates, Visma oraz Lis Bike. Na dojeździe na ostatnią spinaczkę do Centralnego Ośrodka Sportu na czele mogliśmy zobaczyć jednak już kolarzy Lidl Trek i Bahrain Victorious. Na szczycie zobaczyliśmy jako pierwszego Pelo Bilbao, ale jak się później okazało, grupka zawodników, która jechała wąską drogą, niemal przez cały czas nie była do końca pewna swoich pozycji. Na około 300 metrów przed metą doszło do pierwszych przyspieszeń i rywalizacji koło w koło. Ostatecznie na pierwszym miejscu na mecie zobaczyliśmy Thibaut Nyssa z Lidl Trek, drugi był Diego Ulisi, trzeci Wilko Kelderman. Najlepszy z Polaków na 28 pozycji Piotr Pękała, 29 był Rafał Majka. Liderem po trzech etapach został Jonas Vingegaard, reprezentant Team Visma Lidl Bike.